Wedle jednego ze starych polskich przysłów, jak się dba, to się ma. A spółka KZB Legionowo, zarządzająca m.in. miejskim stadionem, dbać o swoje obiekty, również te sportowe, bardzo lubi. Co potwierdziła w ubiegłym tygodniu, fundując Murawie na płycie głównej kurację odmładzającą w postaci zabiegu tzw. aeracji. Zdaniem kierownika stadionu oraz byłego piłkarza Legionowi stało się tak w samą porę. Kiedy było budowane boisko na Euro 2012, ta rolka, która przyjechała, była zbudowana na dużej części gliny, która się nam w tej chwili odłożyła. I zaczął się robić problem z drenażem i z przepuszczalnością tej wody, która deszczowa czy z podlewania nie miała gdzie przenikać do strefy drenażu. Podjęto więc decyzję o zmianie tego stanu rzeczy i to przy zastosowaniu technologii, która na długo zapewni Murawie oraz jej podbudowie drugą młodość. Jest to potrzebny zabieg, myślę, że to nie będzie trzeba jakby robić go przez najbliższe kilka sezonów. Murawa będzie bardziej elastyczna, będzie bardziej miękka, no, ponieważ tych dziurek na całym tym boisku będzie bardzo dużo i na pewno nie będzie murawa tak twarda, jak nawet podczas ostatniego meczu, kiedy graliśmy podczas deszczu i na wierzchu między źdźbłami trawy już zalegała woda, więc było ciężej się zawodnikom utrzymać mimo odpowiedniego obuwia na nogach. Stosując specjalistyczne urządzenia firmy Widenmann, zapewnia ona unikalną w skali kraju usługę, która przy konserwacji murawy pozwala osiągnąć optymalne rezultaty. Podstawowym celem zabiegu jest napowietrzenie oraz rozluźnienie zagęszczonej warstwy wegetacyjnej po intensywnym użytkowaniu piłkarskim. Po tym zabiegu dokonamy piaskowania. Poprzez równomierne rozsypanie piasku doprowadzimy do wyrównania powierzchni, która stanie się twardsza oraz bardziej odporna na uszkodzenia. Co ciekawe, do wspomnianego piaskowania użyto w Legionowie aż 90 ton piasku. Cała trwająca 2 dni operacja przebiegła zaś zgodnie z planem. Mając za sobą wieloletnie doświadczenie w branży, szef strefy sportu jest stuprocentowo pewny efektów swej pracy. Dokonywanie zabiegu areacji, czyli tego nakłuwania murawy przy zastosowaniu bolców pustych na głębokość około 17 cm może całkowicie odmienić właściwości użytkowe tego boiska. Inna sprawa, że zwłaszcza jak na trzecioligowca, piłkarze Legionowi od lat mają do dyspozycji bardzo dobry obiekt. Co oczywiście nie oznacza, że zabiegami takimi jak aeracja nie można i nie należy go ulepszyć. W tej chwili wygląda bardzo dobrze. Nawet mówię, porównanie mamy z obiektem w Znicza Pruszków, gdzie drużyna walczy o awans do pierwszej ligi. Prezes tego klubu był na meczu u nas z Grodziskiem i stwierdził, że mamy murawę jedną z lepszych, na jakich obecnie grają drugoligowe zespoły. A robimy to we własnym zakresie i myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Kibicom nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za to, by swoich wyników wstydzić się nie musieli też legionowscy piłkarze. Bo mając taki plac gry, warto postarać się o awans.